A jak to będzie? Kto poprowadzi? Zapraszam Cię na warsztaty Pewna Zmiana, na których wprowadzę Cię w zagadnienia związane ze zmianą. Zmiana w życiu prywatnym, zawodowym czy biznesie jest nieuchronna, ale rządzi się pewnymi prawami. Będziesz miał okazję poznać te prawa. Będziesz miał również czas na to, żeby zastanowić się nad swoimi kompetencjami, predyspozycjami, które ułatwiają Ci funkcjonowanie w sytuacji zmiany, jak również nad tymi obszarami, które tą zmianę w Twoim życiu utrudniają. Zapraszam na warsztaty Pewna Zmiana. Marcin Oziębły. Witaj, fajny człowieku, a prawdopodobnie człowieku, jakim mógłbyś być. Dlatego zapraszam Cię na warsztat, na którym odkryjesz w sobie to, co w Tobie jest najfajniejszego. Zaczniesz cieszyć się pełnią swoich umiejętności, co więcej, umiejętności, których nawet nie jesteś świadomy, ponieważ nie wiesz, że takowe masz. A dzięki temu, że wpadniesz na Alicję w Krainie Czarów, pokażę Ci, jak głęboko sięga królicza nora, jak skonstruowana jest rzeczywistość, która Cię otacza i co fascynującego drzemie w Tobie. W związku z tym wpadnij 23 czerwca do Ośrodka Kultury Oko. Zapraszam serdecznie, Adam Wysokiński. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na warsztat dotyczący ćwiczeń pamięci i koncentracji uwagi. Podczas tego godzinnego warsztatu będziemy rozciągać nasz umysł, gimnastykować go. Będziemy ćwiczyć naszą pamięć, ćwiczyć koncentrację uwagi i pojawią się też ćwiczenia na spostrzegawczość. Więc zapraszamy wszystkich tych, dla których ta sprawność umysłowa, sprawność intelektualna jest tak samo ważna jak sprawność fizyczna, a może nawet i ważniejsza. Więc jeżeli chcecie zaopiekować się swoim umysłem, zaopiekować się swoją pamięcią, żeby to zaprocentowało na starsze lata, zapraszamy 23 czerwca. Zapraszam na warsztaty Aktywna Asertywna. To warsztaty skierowane do kobiet, wszystkich tych, które chcą prawdziwie wyrażać siebie, odmawiać, prosić, odpowiadać, reagować i w pracy, i w domu. Asertywność, trudne słowo. Czy może tylko umiejętność, kiedy poznasz prawdziwe zasady asertywności, tej zdrowej, prawdziwej, po to, żeby sama siebie dobrze wyrazić, na pewno będziesz szczęśliwsza w swoim życiu. Dzień dobry, nazywam się Monika Jeremicz, jestem aktorką i z wielką przyjemnością poprowadzę dla Was warsztaty aktorskie, na których będziemy się uczyć, jak jeszcze lepiej kontrolować własne emocje, jak poznawać tajniki naszych osobowości, żeby jeszcze lepiej wykorzystywać je w życiu codziennym i w naszych codziennych relacjach. Zapraszam serdecznie. Agnieszka Nadstawna. Czy zastanawiałeś się, co łączy pokazy Haute Couture Christiana Diora z płytą Michaela Jacksona Thriller, najlepiej sprzedającym się albumem na świecie od lat? Otóż zatrzymujemy nasz wzrok na sztuce, ponieważ ona wzbudza emocje. Ma wpływ na nas, powoduje, że zastanawiamy się i stajemy się inni. Dlatego sztuka jest również narzędziem i materiałem, na którym pracuję podczas moich zajęć, które nazywam Arte Coachingiem. 23 czerwca zapraszam serdecznie na dwa zajęcia, dwa treningi, które prowadzę. Pierwszy tylko dla singli, nazywa się Integracja przez sztukę. Drugi dla wszystkich, o charakterze motywacyjnym, nazywa się Arte Czytanie. Nie trzeba mieć żadnych zdolności związanych ze sztuką, nie trzeba mieć żadnej praktyki, nie trzeba mieć żadnej wiedzy. To są zajęcia dla każdego. Tomasz Wybranowski, chciałbym serdecznie zaprosić na warsztaty opatrzone tytułem Obudź w sobie głos, który pobudza, który czaruje i który przykuwa. To wszystko w ramach kwiatu paproci, czyli poszukiwania tego, co jest dla nas najistotniejsze. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że głos jest naszym prawdziwym skarbem, ponieważ możemy porozumiewać się, możemy przykuwać uwagę innych, możemy sprawiać, że nasz background, nasz anturaż może być innym osobom potrzebny do dobrego samopoczucia, a może w ogóle inne osoby, o których śnimy, marzymy, mogą dzięki temu nie wyobrażać sobie,
ich świata bez nas. To wszystko zawarte jest w głosie, ale głos to nie wszystko, bo to przede wszystkim i sztuka oddychania, sztuka mówienia, sztuka doboru słów. Jak mawiał Juliusz Słowacki, nasz wielki wieszcz. Chodzi o to, by język giętki powiedział szybko to, co pomyśli głowa, i wokół tego nasze warsztaty będą skupione.